Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w kolejnym odcinku z Gothica 2 The Returning. Okej, okazało się, że czegoś zapomniałem zrobić w Arkendarze, dlatego chyba zaraz to zrobimy, żebyśmy po prostu mieli z tym już święty spokój. Dobra, mam tego mistrza, bo żeśmy ostatnio taką głupotę odwalili z tym. No po prostu, jakby gdyby nigdy nic, oddałem mu pierścień, no który właściwie był mój wcześniej. Dobra, tu były przez chwilę spadki, ale to się mapka generowała. Co ja to? A tak, trzeba będzie do obozu bandytów się tepnąć, to jest pewne. Okej, jesteśmy. W skrzyni Fortuno jest ten jego zielony nowicjusz. Miałem to zrobić, wziąć i mu oddać. Tylko nie wiem, czy to się w ogóle uda. Czy to w ogóle będzie wykonalne. Gdzie ty masz tą skrzynię? Ale nie oglądasz się. Czekaj, ja wolę zapisać gry, bo nigdy nic nie wiadomo, co to się może stać. A boty są do tego zdolne. Aha, dobra. Myślałem, że będzie gorzej. Zielony. Zielony. Aha, i teraz musimy chyba zrobić ten zielony nowicjusz w takim razie. Czyli żaden problem, tak naprawdę. Dzisiaj będzie odcinek półgodzinny, max, bo jak widzicie, dzisiaj dość późno zaczynam nagrywać jakiekolwiek gry, ze względu na to, że byłem bardzo zajęty otwieraniem paczek w FIFA. I to mi trochę czas zabrało. Teraz tak. Zmieszaj ty to, nie zwin młodygi. Zmieszaj tytoń. Kurde, ale daj mi coś, co by to miało sens. Destyluj alkohol. Przygotować motyl. A za mało składników. To do dupy. Ej! Kurde, ściął się na chwilę. A jakieś specjalne. Nie wiem, w ogóle mamy zrobić ten zielony nowicjusz. Wyciąg z dwóch łodyg bagiennego ziela i zmieszam go z polnym rdestem, to może będzie polny. Aha. Dobra, czyli dwie łodygi bagiennego ziela. Mamy w ogóle ze sobą takie dwie łodygi. A mamy rydest polny. Jest rydest polny i jeszcze. Aha, łodygi sobie trzeba będzie zwinąć sami. Ach. Dobra, czyli tak, zmieszaj tytoń. Dobra, tworzymy bagienne ziele. I jeszcze raz. Yep. O, i mamy. Pięknie. Dobra, sobie zrobimy jeszcze jeden, taki zielony nowicjusz. O, tak ze dwie sztuki, żebym też mógł ją wypróbować. Przetestujemy nasz składnik. Gdzie ten zielony nowicjusz? Właśnie w tym rzecz. Tu mamy chyba. Nie, to jest zielony nowicjusz. O, ma na plus 3. To fajnie. Zobaczymy, jaki efekt. O, w sumie podobny efekt. Niczego. Nic się tu nie zmieniło praktycznie. Jest tak samo. Trzeba mu oddać tę łodygę. Tylko
tak śmiesznie, trochę powoli, taki slow motion. No adrenalina mu się tak nieco podniosła i, no i to spowodowało, że jego krążenie mózgowe spowolniło się. Nie wiem na jak długo. Zielony. Tak, dobrze. Masz tutaj. Dobrze, spróbuj tego zielonego nowicjusza. Smaczne? Moja głowa. Kim? Jestem... Fortuno? Co? Co się dzieje? Dobrze, a teraz powiedz mi, co z tobą? Byłem kiedyś członkiem Bractwa Śniącego. Wtedy wszystko było jeszcze w porządku. Tak, wszyscy byliśmy skazanymi przestępcami, ale życie dla nas, nowicjuszy, nie było takie złe. Hej, ja też byłem więźniem w Górniczej Dolinie. Powiedz mi coś, czego nie wiem. Ja nic nie pamiętam. Ciemność przesłania mój umysł. Spróbuj się skoncentrować. Co się stało? Jak odzyskałeś świadomość? Kruk. Pamiętam tylko kruka i ciemne pomieszczenia. O co chodzi z krukiem? Co on ci zrobił? Ach, przepraszam, czuję się jakby mój umysł nie był wolny. Sam tego nie rozumiem. Musi być jakiś sposób, żeby przywrócić ci wspomnienia. Może jest sposób? Guru znali sztukę koncentracji i manipulacji umysłem. A ty wiesz coś o tych rzeczach? Nie, obawiam się, że ta wiedza zaginęła. Cholera. Jeżeli jest jakiś sposób na uwolnienie twojego umysłu, to go znajdę. Potrzebujesz więcej bagiennego ziela? Tak, potrzebuję tyle ziela, ile tylko zdołasz przynieść. Zapłacę ci lepiej niż fisk. Mam dla ciebie bagien... za jedno 10, a jakbym ci wszystko dał. Tak, kurde, prosto z beczki, wszystko. W sumie, może lepiej nie. Okej, okay, dobra. To chyba już tym razem nie mamy tu nic do roboty. Tak myślę przynajmniej. Fajnie by było poinformować każdego o tym, że kruk już nie sprawuje tu jakiejkolwiek władzy. No bo w sumie już z nikim. Tylko kupą ścierwa. Hej, ty! Jak to jest być szefem myśliwych? Nie przypominaj mi o tym! Nie mów, że to nieprawda. Nie musisz mi tego mówić. Dobra. To chyba już nie ma sensu tutaj przebywać. Najlepiej będzie, jak stąd się usuniemy do doliny. Bo tam czeka na nas ubicie czarnego trolla. A to nie będzie takie łatwe zadanie. Nie należy ono do najłatwiejszych. Jest wręcz bardzo, bardzo wymagające. Nie wiem, jak my dokonamy rzeczy niemożliwych, ale coś się wymyśli. Hej! Widzi i słyszy się to i owo. Dobra, z tym chyba nie będzie sensu w ogóle prowadzić handlu. Nie musisz mi tego mówić. Stracisz się tu, wespniemy. Fajnie. No, on tu się ładnie spina. Nic nie sprawia problemu. Wiesz, mówi się o tym i o tamtym. Czekaj, a coś tu można wiedzieć? Nie, bo nas tylko mogą bandyci skatować. Dobra, można stąd iść. Co mnie tu trzyma? No to teraz dolina. O, luju. Dobra. Wdupiłem tego eremitę. On se mógł zginąć. W pizdu z nim. Oho. A ja wolę nosić ten strój bandyty, nawet przyjemnie mi się go nosi. Trochę jabłek dla urody. Bo zapewne... A właśnie, jeszcze mamy mięsko, które nam też dodaje i wytrzymałość, i zdrówko.
Dobra, trzeba będzie tego trolla ubić, ale jeszcze orków mamy na głowie, dodatkowo. A w sumie skoro to już jest moja chata, możemy ją przejąć. Co nam to da? Okej, co on tu ma? O, nawet nieźle. Ale to wszystko jest już nasze, więc w sumie nasza chałupa. Nawet nieźle się tu osiedlił. W dupie miałem już od dawna tego eremitę. Dobra, więc teraz idziemy w stronę orków. Troszeczkę tak nietypowo, powiem wam szczerze. Nie wiem, jak ja teraz się z nimi rozprawię. Mamy problem. Ale trzeba jakoś zaradzić temu problemowi. Myślę, że to będzie możliwe. Ty, podejdzie. Dobra. Nie wiem, jakim cudem on mnie tak wyeliminował, ale będę musiał go skatować. Może nie tym szponem Beliara, ale coś się wymyśli. Bo z orkami jest zawsze tak, że albo kurde udają słabych, albo to są tak silni, że nie da się z nimi walczyć. Spudłowała ciota. Okej, spudłował ponownie. To on trzyma kuszę. Dobra, to już się zabawa skończyła w takim razie, bo ja czasu nie chcę marnować, a ja go dużo nie mam. Jebany. No nie. Nie da się tak szybko tego orka wybić, no. Trzeba by było coś normalnie... No czekaj, może tego golema przyzwę. Może on mi tak pomoże fajnie. Czekaj, no. Ale nie mnie, nie mnie. Masz zabić? Masz tu cel do zabicia. No ale kurde, tak mi... Jak tak mi chcesz pomagać... Kurde, w życiu mi nie pomożesz. Nie, dobra. Trzeba będzie uciec przed tymi orkami. Dobra. No nie ma wyjścia. No, tu nie ma sensu walczyć z nimi. To jest tylko strata czasu, tak naprawdę. Dobra. Nie gonią mnie ci orkowie? To jest dziwne, że w ogóle sprint mi się nie wyczerpał. Czy licznik wytrzymałości. Dobra, w dupie. My idziemy teraz tutaj, a tam mamy do czynienia z czarnym trolem. Tak jak właśnie powiedziałem o czarnym trolu, że trzeba będzie go skatować, ale właśnie nie mamy pojęcia jak. O, tu jeszcze mamy zębacze na głowie. Nasz dodatkowy problem. 3 zębacze i jeden czarny troll. Równa się ekstremalna masakra. Ale my na to zaradzimy jakoś. Nie ma tutaj problemu. Spłoń dziwko. Dobrze. Uciekaj. Przecież to spłonie. Dobrze. No, czyli na zębacze trzeba będzie używać fireboli. One są... Ten drugi zębacz chyba się rozleciał w cholerę. Moment, potkę se wydudlaj. Jeśli możesz. I krzaka. Jeszcze jednego. Okej, no wymyślimy coś na tego trolla, no. Wszystko jest możliwe. Tylko trzeba w to uwierzyć. I... być pewny tego, że ten czarny troll... no, będzie musiał kiedyś zginąć. O luju.
O, szczyt w pizdu. Goni nas. Ty, spadł. O, ja pierdzielę. Ty, nie wiem, czy to dobrze w sumie, że on spadł. O, loju. To chyba... Nie, właściwie to było źle, że on spadł. On nie może spaść. Bo jak on spadnie, to... My go nie zabijemy praktycznie, on... A on nawet pewnie nie zginie w takim stanie. Dobra. Coś trzeba na niego wymyśleć. Znajdziemy sposób na niego, tylko czekajcie. Najlepiej jakbyśmy się ustawili w takiej poważnej pozycji, która była... która by nam dała przewagę nad tym trolem. Tylko trzeba to dobrze usprawnić, tą pozycję, w której będziemy uderzać naszego czarnego trolla. Najlepiej jakby to było miejsce gdzieś takie kamienne, no. Miałbym wtedy tyle miejsca i tyle szans na ubicie tego trolla, że no... Troll by się nie pozbierał właściwie, w ogóle. No, jako że my teraz musimy dobrze po... Bo już myślałem, że coś mnie śledzi. W dupie z tym. Dobra, no teraz trzeba będzie jakoś to powymyśleć. Tu jeszcze zrobię na tym save'a. Okej. I kombinujemy. Trzeba wymyślić jakiś sposób. Ło! Dobra, my się zabiliśmy. Genialnie, po prostu. OP. My tego trolla tak nie zabijemy łatwo i szybko. To w ogóle trzeba jakoś usprawnić tą walkę. Dobra, fajnie. Przez drzewo mnie zabił, no. Naprawdę genialna robota. No chyba będę musiał do niego podejść i z nim walczyć. Oluju, oluju, oluju. Dobra, coś... I coś idzie. Ale czemu to go nie bije? Genialnie, no. Kurde... To jest taki trochę jakby... aligator, z którym się biłem 10 minut. A to już będzie twardsza sztuka. Ale jak? Ja nie czaję tego trolla, jak on to robi? Nie, 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 nie. Tu trzeba jakiegoś innego sposobu całkowicie. Taka walka z nim to jest właśnie do dupy. Nawet chyba fireball nie podziałał. No patrz, jebany... Jebane czarne zwierzę. Murzyńskie jeszcze w dodatku. No i takie firewall dla niego to jest w sumie nic. Coś trzeba wymyślić, no. Ała! Kurde. To mnie coś zaraz zajebie. Zajebiście. No ja już po prostu nie wiem, jak z tym mam walczyć. A już zmarnowałem baz niecałe 5 minut. Musiałbym z nim tylko jeszcze tak walczyć. Ja innego wyjścia nie widzę. Idzie, idzie, idzie. On nie może spaść. No jakoś go trzeba zablokować. O, może w tym miejscu. Czekaj, no. Ale on tu nie wejdzie, on tu nie wejdzie. Zakład? O, luju. A jednak może wejść. Co uciekasz? Ja z tobą nie skończyłem jeszcze. Masakratorze. O!
Idealnie, idealnie się zbugował. Tylko teraz możemy palić tymi fireballami, ile nam się kuźwa podoba. Czekaj, no. Taki ci kozak jest. Myślę, że nas wszystkich pokonasz. Ale to w sumie chyba będzie jeszcze za mało, jak na tego trolla. Trzeba będzie coś więcej użyć. Czyli mamy chyba ten czar zmniejszenia. Ty i właśnie! No czemu ja na to nie wpadłem? No brakuje mi tego czaru zmniejszania. Przecież ja bym tego trolla tak pomniejszył, żebym go ubił bez problemu. Może zrobimy takie coś i spróbujemy ubić w taki sposób tego trolla. Debilu! Ja pierdolę, on mu jeszcze pomógł. Co za Żyd. Taki jest. Ty, a możemy w niego tłuc? Dobra, lepiej nie. Lepiej nie. To jest fatalny pomysł. A na tego trolla to trzeba naprawdę jakiś sposób znaleźć, bo to już się robi wręcz tragiczne. Dobra, on tu teraz nie wie co robić. Czemu mi uciekasz? O kurde. Ty patrz. O lulu. No i kurde, teraz mamy problem. I to wielki. Dobra, już myślałem, że ktoś do mnie zadzwoni. No trzeba szukać nowego sposobu na tego trolla, no bo jak widać ten nie podziałał właściwie, tak jakbyśmy chcieli, to po prostu wejdziemy. Zobaczymy, czy taki troll będzie kozacki. O! No patrz, nie działa. O kurde. Teraz mi się nieco upadło. Ale co ty trollu robisz? Tu do mnie masz przyjść. Czaisz? Nie, dobra. To było idiotyczne. Wręcz. I w tym nie widziałem żadnego sensu. O kurde. To żeśmy się teraz ostro wpakowali w konflikt z trolem. Czarnym trolem. Który by nas najchętniej już rozpierdolił na strzępy. Czekaj, no. Jakim cudem on mnie uderzył? Przecież ja... Nie, jaki ten troll jest powalony. Powalony troll normalnie. Czekaj, no. Jeszcze coś się znajdzie, jakieś sposoby na ciebie. Tylko po prostu chodź. Chodź tu. O. Idealnie. Ale może byś się lepiej wspinał, co? Boże, nie, ten będzie jest jakiś naprawdę do kitu. Nawet czarnego trolla nie umiem ubić. Patrzcie, taki go troll. Ale nie zbliżaj się do niego, jak jesteś naprawdę, nie. O, jak ci się tu uda wspiąć, zanim cię troll nie zabije, to pozdro, ale cię zabił, więc ty jesteś głupi najzwyczajniej w świecie, ty bezimienny idioto. Tu masz iść. Nawet nie da mi się tam spiąć ten troll. I no od razu kurde źle zrobię, to już mnie zabija, za mój błąd mnie zabija. Jak? Jak? Nie, 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 ten troll jest nieobliczalny. No masz ty szczęście. No jakbyś mnie stąd walnął i zabił, to jesteś naprawdę pro.
Czekaj, my sprowadzimy. Ty, dobry, a nawet lepszy pomysł. My sprowadzimy tego trolla do magów wody. Okej, okay. Mnie taki pomysł się podoba. Ja się wkurwiłem na maksa. Chodź tu, trolku. Myślisz, że jesteś taki cwaniak. Zapraszam cię do magów wody. Oni cię rozpierdolą. Już nie będziesz taki kozak. Chodź, 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 chodź. Aha, zbugował się w tym miejscu. Kurwa mać. Chodź tu, chodź tu. No trolku, chodź tu. Ja pierdolę. Ostro. Nie czekajcie. Coś się jeszcze wymyśli. No nie! Podszedł! Boże! Kiedy się wspinam, muszę zawsze patrzeć. Nie, no i zmarnowaliśmy 2 minuty dobrego pomysłu. Chodź tu. Chodź tu, trolu. My cię tu zaraz, kurwo, przerobimy. Nie, no on tu przyjdzie, no. Chodź, 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 chodź. Jeszcze niedużo. Jeszcze z kilkadziesiąt kroków. Spokojnie. Nie no, serio? Serio się zbugowałeś? Czekaj, chyba cię będzie tym czarem trzeba przyzwać. Do początku. No człowieku, wcześniej ci się udawało. Aha. OP ten troll. O, dobrze, udało mu się. Nauczył się chodzić. Po prostu geniusz. Geniusz rośnie nam w oczach. Chodź, 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 chodź. Teraz cię tak zaprowadzimy, że ty mi się nie zbugował nawet. Chodź tutaj. Dobry trolek. Jezu. Spudłował. Chodź, 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 chodź. Już cię tu przyprowadzam do magów wody. Idzie, idzie tu. Dobra, bo to słychać aż blisko. Dobra, do magów wody już niedaleko. Teraz sprowadzimy im potężną bestię. No, którą raczej zniszczą. Tak przynajmniej mi się wydaje, że zniszczą. O kurde, o jakie ścinki. O, jakie spadki. Tej, co jest? Luju! Za co te spadki? Okej, już wróciłem. Zawsze mi muszą przeszkadzać. Mój! No miał być mój troll! Ale dobra, w dupie, przynajmniej mamy jego skina. Okej, ja pierdolę. Ile tu się krwi? Jaki to jest bajzel teraz? Ale Merdarion ładnie oberwał, trzeba przyznać. No i okej, w sumie to by było na tyle. Mamy czarnego trolla. Tak, mamy czarnego trolla, mamy skina czarnego trolla, zielonego nowicjusza. Ja wam dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka z Gothica 2 The Returning. Dzisiaj będzie krótszy odcinek, tak jak powiedziałem. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Jeszcze się tepniemy do świątyni, żeby, wiecie, było OP. I skończymy odcineczek. Dobra, tu mamy tę parkę do świątyni. Jebut. Okej, tam widzimy portal. Zobaczycie go w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Yo!